Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, kochani, w naszym kolejnym tutaj spotkaniu na kanale. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną, że tak licznie spotykacie się tutaj z nami wszystkimi, wspólnie na tych właśnie nagraniach, bo to jest bardzo ważne. Oczywiście chciałbym to spotkanie rozpocząć tradycyjnie od wysłania miłości w świat, więc bardzo proszę teraz, by każdy wpisał. To bardzo ważne słowo miłość w komentarzu. Bardzo proszę wpiszcie to słowo miłość właśnie w tym momencie w komentarzu. Jak również gdy będziecie je wpisywać, to poczujcie, jak ta miłość płynie do wszystkich innych osób, osób potrzebujących, osób, które cierpią w jakiś sposób, mają różne problemy, o to, aby te osoby otrzymały światło i łaskę Bożą. Więc bardzo, bardzo proszę o to, żebyście wysłali tą miłość w świat. I też właśnie wpisali to słowo miłość w komentarzu, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Drugą rzeczą proszę, żebyście też polubili to nagranie, bo więcej osób może je zobaczyć i wystarczy tylko kliknąć tego kciuka pod filmem. I to naprawdę bardzo, bardzo, kochani, pomaga. Dzisiejsze spotkanie pochodzi z natchnienia, które miałem dosłownie pół godziny dobre temu. Jest wezwanie, by przygotować Was na przyjście Antychrysta, osoby, która w jakiś sposób będzie tym, tym pokojowym książęż tak to nazwę osobą, która przerwie te wszystkie wojny na świecie i będzie bardzo promowaną w różnych mediach. Natchnienie takie było, aby wyjaśnić Wam, przypomnieć, ale też dodać parę rzeczy odnośnie ostatnich tematów związanych z Antychrystem. Jeżeli chodzi o tą osobę, to miałem całkiem niedawno to było parę miesięcy temu taką wizję nocną takie widzenie nocne, w którym widziałem i taką katedrę, jakby bazylikę widziałem wewnątrz tej katedry kobietę widziałem różne dokumenty które są podpisywane troszkę to było niejasne ale nakierowało mnie też na różne jakby spostrzeżenia to zdarzenie które zostało mi pokazane oczywiście nie twierdzę tutaj w tej chwili że następca papieża czy też ten właśnie antychryst i tak dalej ma być kobietą tylko mówię że miałem takie przeżycia mistyczne i one nakreśliły mi jakiś temat, właśnie związany po prostu z tym nadejściem tej osoby. I chcę Wam powiedzieć tyle, że ta osoba będzie bardzo promowana w różnych mediach. Praktycznie wszystkie telewizje światowe będą mówić o tym człowieku. Będzie on promowany jako ten Mesjasz, który miał przyjść, jako cudotwórca i w otoczce jego osoby będą dokonywały się różne cuda. Chcę Was przestrzec, że te cuda będą takimi cudami nie do końca prawdziwymi. Będą to cuda związane z wykorzystaniem technologii, która nie jest znana szerzej ludzkości. Między innymi chodzi o Blue, Blue, Beam, Blue Beam, jak również o technologię HARP, z czego technologia Blue Beam została wykorzystana na przykład przy atakach na World Trade Center. Te samoloty, które uderzyły w wieżę, to nie były samoloty, tylko wcześniej e, po prostu podłożono tam ładunki wybuchowe, które eksplodowały w momencie, gdy hologramy samolotów zderzały się z budynkami. Dlatego ja już publikowałem takie nagrania, w których to dokładnie widać, że samoloty tylko wchodziły jak w masło i to dosłownie było widać, że to jest po prostu e, misty, mistyfikacja totalna, całkowicie. I jest to nagrane z różnych kamer, i jest to nagranie dostępne tutaj na kanale. Jest to najdłuższy mój film, który chyba wrzuciłem na YouTube, więc na pewno go znajdziecie. W ostatnich dwóch tygodniach był wrzucony bodajże, o ile się nie mylę, czy też w dwóch albo trzech tygodniach. I on trwa dwie godziny. Również tam nagrałem różne takie. Są filmiki umieszczone o różnych przybyszach z innych planet, który, którzy tutaj bardzo dużo mieszają. Więc warto się zapoznać, warto to zobaczyć. I tak jak powiedziałem ta osoba w roli tutaj tego Mesjasza, który ma, ma nadejść, który ma dać ludziom pokój, będzie dokonywała ta osoba cudów. Cuda będą wykorzystywane właśnie przy pomocy tej technologii, czyli tworzenia różnych hologramów. Udowodnić to, że jest to hologram, można w jedyny, jedyny sposób. Mianowicie musiałaby tam stać jakaś osoba przy tym człowieku, która by była osobą sprawdzoną, jeżeli przy tym przykładowo Antychryście pojawi się jakiś nie wiem duch, pojawi się jakaś postać, by musiała osoba po prostu przeciąć tą postać ręką, po prostu by musiała przejechać jakby po jej strukturze i było widać by po prostu, że przechodzi jak po mgle. Tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że... Będzie to prawdopodobnie też używane do różnego rodzaju tworzenia znaków na niebie, i tutaj oczywiście będzie trudniej to udowodnić, ale tak jak Wam powiedziałem, media będą promowały tą osobę na całym świecie, i tu nie będzie w mediach powiedziane, że to jest nieprawda, może jakieś dochodzenie, że tam sprawdzimy wiarygodność. Nie, on będzie promowany, będzie gwiazdą numer jeden. Która po prostu wprowadzi zamęt w późniejszym czasie na świecie, dosłownie. I jeżeli chodzi o inne cuda, jakieś pioruny, jakieś zmiany pogodowe i tak dalej, to on będzie po prostu dokonywał tych rzeczy. Będzie po prostu kierował tymi technologiami w taki sposób, że Ludzkość uwierzy faktycznie, że to są cuda. Więc naprawdę, kochani, pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Osoba, która wystąpi na całym świecie, będzie o niej mówione i to po, po wojnie, czy też w trakcie wojny, nawet osoba, będzie, która, która będzie dokonywała tych cudów, będzie to pierwszą osobą, która wystąpi publicznie i będzie to antychryst. Namaszczony wystąpi dopiero po ujawnieniu się tego antychrysta, w jakimś odstępie czasu. Pamiętajcie o tym i miejcie to na uwadze, nie dajcie się zwieść, bo zwiedzeniu ulegnie większa część ludzkości i uwierzy w to, co się będzie działo i, co, i to, co będzie pokazywane w telewizji. Zapowiadam wam teraz tylko jedno, że namaszczony dokona takich cudów, które dawno nie były e, po prostu e, stosowane na naszej planecie w taki sposób, aby jeszcze bardziej uwiarygodnić później swoją tożsamość i tym kim ta osoba jako namaszczony jest że jest wysłanikiem po prostu nieba, wysłanikiem Boga, aby po prostu ludzi poprowadzić tutaj do nowej ery te cuda naprawdę Was zaskoczą ale nie nastąpią one wcześniej niż po prostu wystąpienie tego antychrysta, naprawdę nie dajcie się zwieść namaszczony dopiero wystąpi po ujawnieniu się antychrysta, pamiętajcie to jest bardzo, bardzo ważne. E, inną rzeczą, kochani, e, to jest e, to oczywiście, o co e, tutaj, e, jaki temat ruszyłem ostatnio, jest ta grupa na Facebooku. Wiele osób się odezwało, wiele osób dało swoje sugestie, jeżeli chodzi o te prawa w Polsce, które będą wprowadzane. Jeżeli macie jakieś pomysły, to nawet śmiało napiszcie pod tym nagraniem, e, co powinno zostać wprowadzone w naszym kraju, jak również co powinno zostać usunięte, jeżeli chodzi o prawa, o możliwości, o swobody obywatelskie, o jakieś nowinki, które powinny być wprowadzone w naszym kraju i tak dalej, to bardzo, kochani, proszę, byście weszli na tą grupę Łukasz Andryszczak Przesłanie dla świata na Facebooku. Link będzie w opisie tego nagrania. Bądź też napisali coś w komentarzu tutaj od siebie, jeżeli macie swoje po prostu pomysły. Bardzo, bardzo o to Was proszę, kochani. Z mojej strony to dzisiaj tyle. Oczywiście, też zapraszam tutaj do wsparcia tej mojej zbiórki na wyposażenie tej naszej karetki ratunkowej. Zbieram oczywiście cały czas tutaj w głównej mierze na defibrylator. Jeżeli możecie pomóc, to bardzo, bardzo was proszę o wsparcie. Ten samochód pomaga, pomaga różnym osobom naprawdę, a będzie też wykorzystywane w czasie tutaj, e, tej trzeciej wojny światowej, więc bardzo proszę, jeżeli możecie pomóc mi w finansowaniu tego przede wszystkim defibrylatora, e, to naprawdę będę bardzo wdzięczny, a informacje znajdziecie właśnie w tej karcie końcowej e, jest tam informacja, jak można pomóc. Wszystkim, którzy pomogliście, wielkie Bóg, Bóg zapłać, bardzo Wam dziękuję za wszelkie wsparcie i kochanie, kochani, my się usłyszymy już niebawem, więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.